miesięcy pandemii, to wytrzymamy ten miesiąc pełen. Ja, Maciej, biorę ciebie, Julio, za żonę. Jak to robisz, biorę, zawsze mi dobrze. Święto miłości. Tyle tej miłości jest w odmianach ilu nas tu wszystkich, rodzinę, gości. A jaka siła tej miłości, to stanowimy my o niej, bo tutaj jesteście. Ślubuję ci miłość, wierność. Cześć, czy ty możesz przyjść na chwilę do mnie, że jesteś dla Maćka? A chcę wam tak po prostu powiedzieć, że najważniejsze w waszym życiu jest właśnie miłość. I tą miłością musicie się dzielić. Ta miłość jest w atomach najważniejsza. Żyjcie sprawami codziennymi, drobnymi, bo będzie o czym wspominać. A na owoce tej miłości poczekamy wspólnie z niecierpliwością. Co jest najważniejsze w życiu? Wszystko przemija. Pieniądze, uroda, wszystkie rzeczy materialne zostają, co szacunek i własna i miłość do siebie. I tego wam życzę. Brawa dla niej. Miłość do końca życia. I jeszcze dziękujemy. Wesele, niezłe miejsce, sporo ludzi, wydatki. Biedniejszy będziesz. Nie, czuję się bogatszy. Maćku, dzisiaj się wzbogaciłem. Mam księcia. Czuję się bogatym człowiekiem. Jest dobry człowiek. Cieszę się, że tu jest. Co miałeś zabrać, zabrałeś, więc już nie mówię. Jest twoja. Wszystkiego najlepszego. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Muszę ci, Julia, powiedzieć, zawsze chciałem mieć córkę. Może powiem taką anegdotę, że jak już miałem dwóch synów i oczekiwaliśmy tego trzeciego, to już była taka moda, że można było wtedy być przy porodzie. Ja byłem. No i jak już się pojawiła ta główka, czarne włosy, mówię, jest! Córa! Niestety za chwilę pojawił się pewien sterczący element.